Cześć, witam Was dzisiaj w koncercie życzeń RLM. Tutaj piękna aranżacja naszego studia. Wysyłajcie SMS-y, ja je będę czytać, składać życzenia i dedykować utwory dla Waszych najbliższych. Żart to był? To był żart. Nie wiem, czy śmieszny, ale był na poczekaniu. W ogóle tego nie przemyślałam, po prostu włączyłam kamerę i te kwiaty mnie do tego skłoniły. Na pewno wiecie, każdy wie. Każdy wie, kto mnie ogląda, że totalnym ulubieńcem, rozwalającym w ogóle początek tego roku był wyjazd do Los Angeles. Także to było nie do opisania, ale wiecie bardzo dużo na ten temat. Wszystko było we vlogach. I niesamowicie cieszy mnie Wasz odbiór, bo to jest pierwszy materiał tego typu, jaki zrobiłam. I tyle radości, którą w taki sposób przyjęliście, To było dla mnie takie podwójne szczęście. To jest piękne. Kiedy widzę wasze serce, kiedy ja pokazuję swoje, bo to było takie szczere i takie bardzo bezpośrednie. Super. Kochani jesteście. Dobra, przejdźmy do ulubieńców takich fizycznych i namacalnych. Zacznę od czegoś, bez czego ostatnio nie wyobrażam sobie swojego życia, czyli sztuczne rzęsy. To są rzęsy firmy Eylure 114. Te są w wersji pre-glued, ale ogólnie rzecz biorąc nie bierzcie takich. Lepsze są, jeśli nie mają tej opcji. I to są rzęsy, które są idealnie wydłużające, fajnie delikatnie postrzępione na końcach, co jest ogromnym ich atutem. Są cieniutkie, więc nie sprawiają takiego mocnego wrażenia sztuczności, ale dodają tej długości i fajnie są dłuższe właśnie w zewnętrznym kąciku. Idealnie wyglądają na moim oku i to są jedne z tych niewielu rzęs, które ja cenię za to, że jak je przykleję, to ich kompletnie nie czuję. A coś, co ułatwia doklejanie, no i jeszcze one mają ultra cieniutką żyłkę. No ale to wiadomo, to musi być. Dwie rzeczy, które mi pomagają w tym, które też są moimi ulubieńcami. O jednej rzeczy wspomnę super krótko, bo to jest klej Duo, ale to, co chcę powiedzieć o nim, to to, że ja wybieram zawsze czarny. Dlatego, że ja lubię zawsze mieć przyciemnioną okolicę rzęs albo kreską, taką eyelinerem, jak teraz mam, albo bo cieniem, kredką i tak dalej. I kiedy używam czarnego kleju, to po prostu go nie widać, jest tam czarno i nie muszę przelatywać i przyczerniać tej okolicy. A druga rzecz to pensety, takie specjalne. I dlaczego wspominam o tych pensetach? Bo one są wyjątkowe, dlatego że są z Tigera. To jest taki sklep, który wiem, że coraz więcej ich jest w Polsce, dlatego śmiało też trzeba tam patrzeć na takie rzeczy beauty. Dlatego że te pensety idealnie nadają się do tego, żeby precyzyjnie przykleić rzęsy, docisnąć kąciki, a te wygięte idealnie łapią nam całe wielkie, że tak powiem, rzęsy, cały pasek rzęs i możemy dołożyć i potem tylko dopoprawić w kącikach. Super sprawa, one są ostre, dlatego mam na nich te takie zabezpieczenia, które były docelowo. No i super sprawa, bo normalnie takie stalowe pensety potrafią bardzo dużo kosztować, a tam pamiętam, że zapłaciłam naprawdę niewiele. Nie pamiętam niestety ile, bo kupowałam je w grudniu. Dobra, lecimy dalej. Dwie rzeczy, jedna pielęgnacyjna, a jedna kolorowa do ust. W końcu znalazłam idealną koralową pomadkę, w której wyglądam dobrze. Taką z większą ilością tonów ciepłych, takich pomarańczowawych, ale zepsutych delikatnym różem. No, a więc koral. I to jest pomadka, która w ogóle zauroczyła mnie tym, jak wygląda. I ja od dawna chciałam spróbować jakieś produkty marka Jacobsa. I jakoś tak pierwsze co, to wyszło to. Na razie jeszcze nic nie mam. Jeśli macie produkty właśnie tej marki, to koniecznie mi napiszcie, co warto właśnie, żebym przetestowała. Opakowania są tak piękne. Opakowania są cudne. Kolor, rewelacja, fajny, bardzo oryginalny. A, jeszcze może wspomnę, jak się nazywa. Ten kolor to Heartbreaker 602. Także piękna sprawa. A, no i oczywiście jak testujecie takie kolory, to koniecznie pomiziajcie się po ustach, a potem wyjdźcie na zewnątrz i w świetle dziennym ocencie, jak kolor wygląda, no bo wiecie, że w drogeriach dobieranie jakiegokolwiek koloru, jakiegokolwiek produktu to jest kosmos. I druga rzecz, to jest można powiedzieć taki malutki zastępca, maść z ziai z lanoliną. Pamiętacie, pewnie 2 miesiące temu polecałam coś, co totalnie zrewolucjonizowało moją pielęgnację ust, czyli balsam na lanolinie Dr. Lip.
okrutnie dobra rzecz, niestety bardzo droga. Więc zaprzysiągłam wtedy, że będę testować zamienniki tego typu. Mam kilka tych maści i ta jakby, też dzięki Wam w ogóle, bo mi polecaliście sporo rzeczy, ta kosztuje 12 zł, jest większa i jest naprawdę fajna. Ten preparat w ogóle nie jest skierowany bezpośrednio, jeśli chodzi o etykietę na usta, tylko na brodawki sutkowe matek karmiących. I to jest coś, co możecie stosować na każdą skórę, każdą, zwłaszcza kiedy jest podrażniona, wysuszona i też na rany. Więc pomaga to w gojeniu i szybkiej regeneracji. Ta lanolina, mimo że to jest 100%, tak samo, skład wygląda identycznie, jednak nie działa aż tak kosmicznie dobrze jak ta z Dr. Lip. Także to nie jest to samo, ale cena jest rewelacyjna, 12 zł. I to właśnie możecie znaleźć na tych działach właśnie dla mam, z produktami dla mam, albo po prostu w aptece, bo w każdej aptece właśnie to jest, a w drogeriach dużo trudniej dostać. Jakby co, długo polowałam i nie było. Ostatnia para produktów, korektory. Jeden na pewno znacie, bo bardzo też spodobał Wam się mój film z recenzją i porównaniem tych korektorów właśnie płynnych z Catrice. Jakby co, tu odsyłam Was do filmu. Jeśli ktoś nie widział, też będzie link w opisie na dole. No i co? Świetna sprawa, fajne krycie, fajnie się zachowuje pod oczami, mniejsze krycie od tej kremowej wersji, ale zupełnie inna ta konsystencja i wykończenie. Bardzo fajny produkt, zwłaszcza patrząc na jego cenę, bo kosztuje on około chyba 15 zł. Wiem, że cena produktów z Catrice też różni się w zależności od sklepu, bo też można je, wiem, że online zamawiać i w ogóle bywają w niektórych drogeriach online i tam, no ale mniej więcej to jest jakieś 15 zł. Drugi korektor, który mam, kosztuje zdecydowanie dużo więcej, jest Heleny Rubinstein i namówiła mnie do jego kupna pani pracująca w Sephorze. I jest naprawdę niesamowity. Krycie tego Magic Concealer jest przecudowne. Jest większe niż korektora, o którym wcześniej wspomniałam, z Catrice, ale ma takie niesamowite właściwości nawilżające, jeśli chodzi o okolice oczu. Tamten Catrice'owy może delikatnie jednak przesuszać. Ten jest cudowny. Jest po prostu... jest perfekcyjny. Co tu dużo mówić. Dodatkowo ten kolor, czyli jedyneczka, idealnie się u mnie sprawdza. Fajnie, delikatnie rozjaśnia, no i ma idealną beżową barwę. Nie wpada ani w żadne mocne, jakby nie wpada wyraźnie ani zimne, ani w ciepłe tony, czyli coś, co ja uwielbiam i co moja skóra uwielbia, bo taki już ma kolor i tak już jest. No, ale oczywiście jak to produkty tego typu, nigdy nie kupujcie od razu, zawsze bierzcie próbkę i wypróbujcie sobie w domu, zobaczcie co, jak się zachowuje i czy się sprawdzi. Jeszcze mam jedną rzecz do twarzy, którą zawdzięczam Waszemu poleceniu oczywiście. To bronzer, matowy bronzer z Kobo. Świetnie nadaje się do konturowania. Mój jest w kolorze Sahara Sand. Wiem, że jest jeszcze jeden kolor, też w miarę podobny. Kiedy ja kupowałam i w ogóle teraz, kiedy patrzę na półki Kobo, to znajduję, jeśli już jest, to tylko ten. Ten matowy bronzer, super sprawa. Fajna pigmentacja, taki jest fajny, mięciutki, milutki. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to do tego, że troszeczkę mam problemy z jego trwałością. Ale kurczę, super. Fajnie, że w końcu mamy jakieś dostępne, drogeryjne, fajne jakościowo, porządnie opakowane produkty tego typu, bo przez wiele lat był problem z bronzerami, żeby one były fajne, matowe i ten kolor nie wpadał w żaden dziwny odcień. No dobra, to teraz już jest naprawdę koniec. Dobrze, że sobie wyłożyłam to wszystko tutaj elegancko na ten stół, który stoi dzięki temu, że są kwiaty. Dobra, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Koniecznie napiszcie o swoich ulubieńcach w tym miesiącu i tych kosmetycznych, i tych też niekosmetycznych, a może coś, co wydarzyło się fajnego u Was w życiu, jako rewelacyjny początek właśnie tego roku 2016. Dajcie znać. Do zobaczenia, cześć!